do jego integralności osobowej należała również integralność fizyczna. I jest basen kąpielowy, ja nie wiem, jak to w tej chwili wygląda na Watykanie, i jest basen kąpielowy w Castel Gandolfo. I wiem, jak kiedyś byłem na obiedzie w Castel Gandolfo po Anioł Pański, Ojciec Święty po prostu przez pół godziny pływał i potem spotkaliśmy się na obiedzie. Więc on był wielkim, jak mówią Włosi i my też, był atletą, to był człowiekiem sportowym, człowiekiem. On, kiedy pojechał po raz pierwszy na narty i prezydent Pertini wtedy, socjalista, niezwiązany z wojną, z kościołem, dowiedział się, no to wtedy zażądał helikoptera i poleciał helikopterem, żeby zobaczyć, jak papież jeździ na nartach. I to samo na Jaszczurówce. Wielka swoboda tym, że on tam lubił w tych narciarskich swoich strojach chodzić. Ośnieżony taki przychodził, rozweselony, wypoczęty, dziarski. Jutro się rano znów wybierał wędrówki. Narciarzem był świetnym, miał swój sprzęt i ten sprzęt zawsze woził w samochodzie. Miał taki skafander, ten skafander to ja pamiętam, taki już taki wyszarzały i takie nauszniki nosił. To na uszy miał takie zbłoczki zrobione. Był niezwykle silnym człowiekiem. Dźwigał ciężkie plecaki, miał fantastyczną kondycję. Jakby kompletnie się nie męczył, w związku z tym dla niego nie było problemem, że na przykład idąc pod górę rozmawia. U nas w domu zawsze się wyznawało taką zasadę, że jak chodziliśmy z dziećmi, tośmy mówili, słuchajcie, ale jak idziemy pod górę, to nie rozmawiamy. Ale oni na to czasem zadawali kłopotliwe pytanie. A czy wujek rozmawiał, chodząc pod górę? No i myśmy wtedy byli w trudnej sytuacji, musieliśmy odpowiedzieć, że tak. Czyli robił coś, co jest niezgodne z zasadami zdrowej turystyki, ale tak było. Niezwykłej kondycji człowiek, niezwykłej siły, niezwykłej takiej... Ja myślę, że to były i siły fizyczne, i duchowe, które powodowały, że dla niego wysiłek fizyczny nie był problemem. Był wręcz, no nazwijmy to, przyjemnością, koniecznością, potrzebą. Ojciec Święty grał w piłkę z kolegami, odbywały się mecze, kawalerowie żonaci, no więc Ojciec Święty tam zasilał kawalerów albo żonatych w razie po prostu potrzeby. Szmacianką, później normalną piłką, a początkowo szmaciankami jakimiś. Gra była nie na żarty, tylko na serio, także nieraz był pokopany nawet. Byłam na tym samym boisku, co ksiądz kardynał i serwowałam. I rzuciłam piłkę źle. Mówi, słuchaj, tak tylko fujara serwuje jak ty. I w tym momencie patrzę, że mój palec jest zupełnie wybity i że wisi prawie. I się tak strasznie przestraszył, że tak powiedział. Generalnie rzecz biorąc, no dostawaliśmy, bo dlatego, że oczywiście gwardziści, młodzi ludzie, zazwyczaj liczący 20 parę lat. Do nas już staruszko byliśmy zazwyczaj po 30. Wszyscy jako studenci byli poświęcenia kapłańskie, kilka lat pracy, potem oczywiście studia plus. Oczywiście nie można było, oni żołnierze, fizycznie przygotowani do tego. Więc zazwyczaj dostawaliśmy, ale tak się zdarzyło pewnego razu, że był nowy nabór i wiadomo, chłopaki byli niezgrani mimo swojej sprawności fizycznej. No udało nam się gdzieś tam na boisku kolegium amerykańskiego wygrać z tymi Szwajcarami. Zaraz po przyjściu rektor przedstawiając nas, oczywiście mówi tak, Ojcze Święty, jesteśmy tutaj kolegium, tak dalej, studenci, ale najpierw chcemy przeprosić jako głowę państwa, no że wczoraj no, dołożyliśmy po prostu gwardii szwajcarskiej, mówi, dołożyliśmy im w meczu. Ojcze Święty troszeczkę na początku nawet nie zrozumiał, ale potem... Dobrze się im zrobili. Jeżeli było mężczyzn nie za wiele, bo przecież na kajakach jeszcze były tak zwane przenoski, zjawiały się przeszkody, powalone drzewa, czy jakieś jazy, czy młyny. Trzeba było kajaki czasami przez kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów przenosić. Potem już doszliśmy do wprawy, wtedy kiedy ja już płynąłem na kajaki, to wszystko było tak zorganizowane, że każda załoga musiała mieć trzy pasy i te pasy się podkładało pod kajak, na przodzie, na środku i z tyłu, pas na ramię i sześciu mężczyzn ten kajak niosło, co także i czynił Karol Wojtyła jako ksiądz i biskup
może i arcybiskup też. Tak uderzało to, że on płynął i miał na głowie tą chustkę z tymi czterema rogami, takie te właśnie węzełki. I miał takie jakby krótkie spodnie do kolan i koszulę taką rozpiętą. I widać było przez tą rozpiętą koszulę szkaplerz. Ojciec Święty, kiedy został wybrany, wtedy powiedział, żeby mu zrobili basen kąpielowy, prawda? On lubił pływać i wtedy jeden z mądrych monsignorów powiedział, że to bardzo dużo kosztuje. Ojciec Święty odpowiedział, że następny konklawy będzie kosztował drożej. Zawsze był dla nas przykładem hartu, nie tylko ducha, bo to żeśmy widzieli na co dzień także i w Krakowie, ale i ciała. Bez względu jaka była pogoda i bez względu na to jaka była temperatura wody, to on rano pierwszy wstawał, już się wykąpał, popływał, był ogolony, prawda, i odmawiał brewiarz, jak myśmy wstawali.